mam taki charakter, który nie pozwala mi się poddawać i dopóki nie osiągnę swego, to idę w zaparte. Porażka mnie nie demotywuje, wręcz przeciwnie. Każda porażka jest po to, żeby wyciągnąć z niej wnioski, żeby kolejnym razem tego błędu nie robić. W pierwszym momencie, kiedy usłyszałem diagnozę, że moja gałka oczna nie jest do uratowania, nie będę widział na lewe oko, było dla mnie jednoznaczne z tym, że w piłkę ręczną grał nie będę, bo była to dla mnie utrata wszystkiego, tak? Na wszystko, co poświęciłem mnóstwo czasu, w jednym momencie zostało mi zabrane. Chciałem przerwać podanie zawodnika z Chorwacji. Musiałem wejść w tą linię podania jego ręki gdzieś, która była obok mojego oka. No i ten kciuk trafia w moje oko, padam nad parkiet, łapię się za twarz. Zacząłem tracić przytomność. Lekarz położył mnie na noszach, zabrał ręce z mojej twarzy i wtedy zobaczyłem przerażenie w jego oczach, zobaczyłem, że coś stało się poważnego, skoro ten facet ma taki wzrok. Dowiedziałem się, że tak naprawdę już nie ma szans na uratowanie mojej gałki ocznej, bo siatkówka wypłynęła z tego oka. I musimy niestety ale usunąć pozostałości gałki ocznej, wstawić protezę i wtedy będziesz mógł zacząć normalne życie, a to życie na pewno nie będzie już mogło być związane ze sportem, ponieważ piłka ręczna jest zbyt szybkim, zbyt twardym sportem, żebyś mógł dalej grać z jednym okiem. Mając 28 lat, na pewno wierzyłem w to, że jeszcze dużo przede mną i na pewno nie jeden medal wygram. Byłem, myślę, że u szczytu swojej kariery, byłem jednym z trzech najlepszych rozgrywających na świecie. Okazało się inaczej, okazało się, że jakby muszę zacząć uczyć się wszystkiego od podstaw. Obiecałem sobie, że po tym wszystkim będę jeszcze silniejszy niż przed wypadkiem. Gdybym nie stracił oka, na pewno moja kariera rozwinęłaby się inaczej, na pewno ten najwyższy poziom podtrzymałbym na kolejne lata swojej kariery i moja kariera wyglądałaby znacząco inaczej. Te parę kroków w tył, które zrobiłem podczas wypadku, no niestety musiałem później odpracować na treningu. Po wypadku w zasadzie rehabilitanci mieli duży problem z tym, jak rehabilitować się w takiej sytuacji. I musiałem się uczyć podstaw piłki ręcznej na nowo, łapania piłki. Przygotowali dla mnie niebieski pokój, w nim piłka rzucana przez rehabilitanta. Wypełniałem kolorowanki, grałem w bierki. Wszystko po to, żeby nauczyć się znowu czuć głębokość. Łapałem piłki różnego rodzaju, małe, duże, ciężkie, lekkie, po to, żeby moje ręce na nowo się tego nauczyły, bo z jednym okiem jest ogromna różnica. Musiałem też biegać po różnego rodzaju terenie, żeby mój mózg nauczył się postrzegać ten teren na nowo. Podjąłem rehabilitację w zasadzie na początku w kierunku tego, żeby normalnie funkcjonować w życiu. A dopiero po miesiącu padło pytanie, czy jestem gotowy na to, żeby iść na trening. Jeżeli bym nie spróbował, nie wyszedł na ten trening, to żałowałbym tego, że nie podjąłem rękawic, tak? Że zbyt szybko odpuściłem i nie spróbowałem, poddałem się. Nie chciałem też być tak postrzegany i sam siebie tak postrzegać przez właśnie ten wypadek, który mógłby później definiować mnie w dalszym życiu. Zdawałem sobie sprawę z tego, że na rehabilitacji to wygląda bardzo źle, na pierwszym treningu to wyglądało tragicznie, ale nie poddawałem się. Po każdym treningu zostawałem po to, żeby jeszcze nad sobą pracować i doprowadziło mnie do takiego momentu, że rzeczywiście mogłem wyjść na boisko i zagrać mecz ligowy. Moja kariera była podzielona na dwa etapy, przed wypadkiem i po wypadku. Ten drugi etap był dużo bardziej satysfakcjonujący, ponieważ musiałem pokonać siebie i w tym wszystkim też zdobyłem jeszcze parę medali, parę sukcesów, także naprawdę fajnie.
zanim ktoś dojdzie do sukcesu, no to niestety, ale ponosi tysiąc porażek. I nawet kiedy my zdobyliśmy medal, powiedzmy w 2008 roku, 2009 czy 2015, no to też ponieśliśmy mnóstwo porażek i musimy sobie zdać sprawę z tego, że żeby do czegoś dojść, to musimy podjąć mnóstwo prób. Sport uczy tego, że porażka występuje w życiu i tylko pytanie, jak my do niej podejdziemy i czy podejmiemy kolejną próbę. No i ważne jest, żeby się po prostu nie poddać, tak? Ważne, żeby wierzyć w siebie, swoje siły, wierzyć, że zawsze sobie damy radę, a wtedy na pewno staniemy się jeszcze silniejsi po takim doświadczeniu. Światło. Historia.